Fundacja Mamy z Morza powstała dzięki uczestnictwu w szkoleniu Active Citizens. Ja poszłam na to szkolenie z pomysłem. Właściwie poszłam z pomysłem i z nazwą. Miałam nazwę organizacji, wiedziałam, że chcę robić coś dla rodzin w Gdyni. Nie wiedziałam jak. Nie miałam wcześniej żadnego doświadczenia z pracą w organizacjach pozarządowych. A tam spotkałam ludzi, którzy już jako takie doświadczenie mieli. I wspólnie uczyliśmy się, jak coś ciekawego zrobić dla innych. Zajmujemy się działaniami na rzecz rodzin w Gdyni, w okolicach. Ostatnie nasze projekty to Gdyńskie Kluby Rodzica. To było szkolenie dla liderek i liderów dzielnicowych klubów rodzica. Szkoliliśmy osoby chętne, które teraz same prowadzą kluby. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu powstało 5 klubów w Gdyni i okolicy. Drugi taki projekt to jest O Matko, Ty Szyjesz. Seniorki uczą młode mamy dziergać na drutach, na szydełku i szyć na maszynie. Także my się cały czas obracamy wokół rodziny. Prowadzimy od 3 lat klub Mam Gdynia. Wszyscy Cię witamy, wszyscy Ci machamy, bądź wśród nas. Klub Mam Gdynia to są bezpłatne i cykliczne spotkania dla rodziców małych dzieci, takich od 0 do 3 roku życia. Fundacja Mamy z Morza to jedna z organizacji pozarządowych, która mogła zacząć działać dzięki Active Citizens. Active Citizens, czyli aktywna społeczność, to międzynarodowy projekt British Council prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Ma aktywizować lokalne społeczności, wspierać postawy obywatelskie i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Województwo pomorskie jest pierwszym regionem w Polsce, w którym program jest realizowany. Organizacją partnerską jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Projekt Aktywna Społeczność Active Citizens jest na Pomorzu realizowany już teraz 4 rok. Jest to projekt globalny, wymyślony przez British Council i polega na nadawaniu osobom ze społeczności lokalnych, są to liderzy, liderki, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby aktywne dla swoich społeczności lokalnych, też osoby pracujące w instytucjach, dawania im umiejętności liderskich. To wszystko odbywa się w takim duchu różnorodności i dialogu. I dlatego my głównie pracujemy z liderkami i liderami społeczności lokalnych, czyli z aktywistami, aktywistkami, też z działaczami organizacji pozarządowych, ale też w czasie warsztatów na przykład pojawiały się osoby z rad dzielnic, albo z kół naukowych, albo właśnie z klubów seniora. To dzięki wsparciu Active Citizens na Politechnice Gdańskiej działa klub seniora, adresowany do emerytowanych pracowników uczelni. Jednym z projektów, które zrealizowaliśmy w ramach Active Citizens, był projekt Learn with Grandma, czyli Ucz się z babcią. Naszym partnerem w tym projekcie była organizacja z Wielkiej Brytanii, konkretnie z Walii. I mieliśmy szansę zrobić wiele dobrych rzeczy. Projekt Learn with Grandma dofinansował na przykład wyjazd do Słowacji 12 seniorów, którzy podczas tej wizyty przygotowali własne prezentacje. Musieli troszkę przypomnieć sobie, jak się mówi w języku angielskim i te prezentacje wygłosili osobiście, a ten, kto nie miał odwagi, miał pomoc jednego z naszych studentów. Bo nasze spotkania, tak jak sama nazwa wskazuje, Learn with Grandma, są międzypokoleniowe. Czyli w spotkaniach biorą udział studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej. W Gdańsku do tej pory odbyły się 3 edycje Active Citizens. W ciągu 3 lat podczas 6-dniowych warsztatów zostało przeszkolonych około 250 osób. Pracujemy głównie metodą Appreciative Inquiry, tłumaczoną jako metoda doceniająca albo doceniająca dociekliwość. To jest też chyba najcenniejsze w Active Citizens, że właśnie przenosimy naszą koncentrację, naszą uwagę z tego, co jest problemem, co jest jakimś brakiem, na to, co właśnie wychodzi i co działa. I na tym staramy się budować, staramy się ten potencjał organizacji i społeczności wzmacniać. Na tych warsztatach poznałam wiele fantastycznych osób z różnych organizacji. Bardzo ciekawe metody, dzięki którym można lepiej współpracować ze społecznością lokalną, docenianie różnorodności. Poznanie tych metod pracy British Council, takiej dotyczącej animacji społecznej, bardziej niż kulturalnej, chyba też było dla mnie ważne, bo tak ukierunkowało też moją w ogóle drogę zawodową. Jakby dla mnie ważne jest od tego momentu właśnie ten sposób pracy ze społecznością, który British Council promuje właśnie poprzez swoje akademie, czyli właśnie taką pracę skupioną na badaniu potrzeb społeczności i później jakby realizowaniu tych potrzeb, a nie odwrotnie. Na co dzień
pracuję w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku w dziale kreacji i współpracy zagranicznej, gdzie zajmuję się organizowaniem wielu projektów międzynarodowych, ale też zajmuję się edukacją międzykulturową, takimi projektami, które są związane z lokalną społecznością. Warsztaty nauczyły mnie wiele metod, które mogę stosować w swojej codziennej pracy, między innymi z edukacji międzykulturowej. Te metody, które stosowaliśmy tutaj, później też mogłam wykorzystać w swojej codziennej pracy. W projektach British Council ważna jest kwestia różnorodności społecznej i równości. Tematem warsztatów są metody pracy z uprzedzeniami, komunikacja międzykulturowa i projektowanie uniwersalne. To właśnie takie warsztaty. Zainteresowanie bardzo duże. Projektowanie uniwersalne, tak jak rozmawiamy o tym na warsztatach, jest rozumiane bardzo szeroko, nie tylko jako zmienianie czy dostosowywanie otoczenia fizycznego, budynków, przestrzeni urbanistycznej, tak? Parków na przykład, do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, na przykład poruszających się na wózku, ale rozumiem to bardzo szeroko jako pewien sposób podejścia do myślenia o projektowaniu wszystkiego. W tym słowie wszystko zawiera się, no właśnie, otoczenie, budynki, przestrzeń fizyczna, ale też na przykład usługi. Czyli na przykład projektowanie usług w mojej instytucji, obsługi klienta, tak? Jak do tego podejść, tak? Jak obsługiwać klienta uniwersalnie? Dla mnie projektowanie uniwersalne jest tworzeniem przede wszystkim możliwości dostępu do obiektów wszystkim osobom, które zechciałyby z danego obiektu korzystać. Warsztaty dostarczają narzędzi różnych, innych, nowych, nieznanych mi wcześniej. Poznawanie nowych ludzi, poznawanie nowych modeli działania, możliwość spojrzenia na to, co robię, z innego punktu widzenia niż to widziałam dotychczas. Obok warsztatów w każdej edycji istniała także możliwość uzyskania dofinansowania na mini projekt realizowany w lokalnej społeczności. My zorganizowaliśmy projekt o nazwie Aktywność łączy pokolenia. To był projekt, który polegał na integracji osób starszych, seniorów z osobami młodymi, najczęściej wnukami. Chcieliśmy pokazać ideę międzypokoleniową, że seniorzy mogą się bardzo wielu rzeczy nauczyć od swoich wnuków. Obsługi komputera, obsługiwania Facebooka, YouTube'a, a seniorzy mogli podzielić się z wnukami swoimi doświadczeniami. Jedynie w Polsce Active Citizens ma projekt Córkę Akademię. To odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez osoby uczestniczące w warsztatach. A te skupiały się wokół wzmocnienia umiejętności zarządzania projektami i kierowania organizacjami. Tak jak Active Citizens to pierwotne, skupia się głównie na aktywizowaniu społeczności, tak Akademia Active Citizens głównie kształci umiejętności i wiedzę, które dotyczą konkretnych umiejętności potrzebnych w organizacji, czyli na przykład zarządzanie projektem, zarządzanie różnorodnością w społeczności albo w projekcie, motywowania pracowników i pracownic w organizacjach, czyli głównie takich konkretnych umiejętności, które okazały się, że są potrzebami osób, które brały udział w całym cyklu szkoleń Active Citizens. Wciąż jeszcze osoby pracujące u nas na rzecz zmiany społecznej nie mają pewnych umiejętności, których nie można się nauczyć w szkole, na uniwersytecie, takich umiejętności jak zarządzanie zespołem, jak podstawy coachingu. Obecnie mamy już 11 warsztat z tego cyklu i właśnie przez 2 dni kilkanaście osób z organizacji pozarządowych, właśnie liderzy zmian społecznych, spotykają się u nas i mogę tak powiedzieć, że od chyba najlepszych osób w kraju i nawet spoza kraju uczą się tych umiejętności, które wskazali, że byłyby im potrzebne w pracy. No i tym projektem, z kolei tymi szkoleniami już tak około 180 osób zostało objętych. Niezwykle ważny jest międzynarodowy wymiar Active Citizens, bo najlepiej zobaczyć nowatorskie projekty, by móc te dobre, sprawdzone praktyki przenieść na nasz polski grunt. I tak się dzieje. British Council jest można powiedzieć, że to jest charity w Wielkiej Brytanii. U nas powiedzielibyśmy pewnie, że to jest taka organizacja pożytku publicznego, przez rząd brytyjski finansowana i rząd brytyjski ma bardzo dobre praktyki związane z zarządzaniem różnorodnością, właśnie z prawami człowieka, ze zrównoważonym rozwojem i jakby przez British Council dzieli się tym programem w różnych krajach świata. Ważną częścią tego programu
są wizyty studyjne do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii, no w naszym przypadku do Polski, do Gdańska. I co jest bardzo ciekawe, to że osoby, które wyjeżdżają, przywożą wiele inspiracji, na przykład takie wydarzenie, które robimy w Gdańsku od 6 lat, my jako Instytut Kultury Miejskiej, też z innymi podmiotami, to Gdańskie Dni Sąsiadów, jest w dużym stopniu inspirowane przez program, który przywieźli nam aktywni nasi obywatele, obywatelki z Londynu, czyli Big Lunch, czyli taki obiad na środku ulicy. Miałam okazję wziąć udział w wizycie studyjnej Wielkiej Brytanii, gdzie poznałam z kolei aktywnych obywateli z całego świata i to też było bardzo inspirujące doświadczenie, bo nigdzie, no, na pewno nie poznałabym osób na przykład z Bangladeszu czy z Pakistanu, którzy działają każdy na innym polu, a jednak wszyscy z takim podobnym zacięciem, żeby pomagać innym. Uczestniczyłam w wyjeździe do Londynu, kilkudniowej wizycie w dzielnicy Brixton, gdzie jest bardzo aktywna społeczność lokalna. Działają na polu ekologii i angażowania społeczności imigranckich w różne działania. Brytyjczycy też zaangażowani w projekt organizowany przez British Council tam w Wielkiej Brytanii przyjechali do nas. Ja miałam okazję spotkać obie grupy, tą, która była w 2011 roku i tą, która była w 2013 roku. I jakby dla mnie było to inspirujące, że ich spotkałam, bo naprawdę robią rzeczy niesamowite, ale też oni, widząc to, co my robimy, że robimy tak naprawdę bardzo podobne rzeczy. Taki odzew z ich strony był, że idziecie w dobrym kierunku, że to, co robicie, jest ciekawe. Bardzo chwalą to, że nasi liderzy i liderki po prostu są bardzo aktywni, często pracują po godzinach, często nie mają jakichś biur czy dobrze wyposażonych biur, że tutaj jest ta wielka pasja, ale też ta wielka wiedza, ta chęć do wiedzy, że oni przyjeżdżają tutaj nie tylko uczyć, tylko uczyć się. Projekt realizowany będzie na Pomorzu jeszcze przynajmniej przez rok. Informacje o dostępności szkoleń są na stronie internetowej Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.